wierszem. Ja nie znałem tego Janka. On też miałeś w zwyczaju rapować wiersze? Czasami. Jeżeli coś czuję sercem, potrafię to zarapować, ale muszę to czuć. Jeżeli czegoś nie czuję, nie podejmuję się tego. Tak samo w życiu, decyzje i tak dalej. I tutaj akurat to poczułem sercem. A rapowałem też tam, na promenadzie pamiętam, elegię o... Tak? O polskim chłopcu Baczyńskiego. Teraz sobie przypominam. I tak jakoś po prostu doszło do tego, że któregoś dnia jestem w domu i dostaję telefon. Myślę, nie znam człowieka, raz go widziałem i myślę sobie, co tu zrobić? Może odrzucę to połączenie, może coś. No ale dobra, odebrałem. I mówię do niego, słyszę, cześć, nagrywamy płytę, jesteś gdzieś ten. Myślę sobie, kurczę, wymigać się nie wymigam, już żartem był serio. I mówię, no dobra, no to, że mieliśmy człowieka, swojego człowieka Arka, który dysponuje studio nagrań, bo finanse były, umówmy się, przynajmniej u mnie, jest jak jest, małymi krokami. I Arek podał pomocną dłoń. Tak sobie wszystkie kropki połączyłem, myślę tak, mamy Arka, mamy studio, dzwoni Janek. Jeżeli nie okaże się psychopatą, może by z tego całkiem dobra płyta. Janek nie okazał. Kim się okazał Janek? Okazał się być bardzo wrażliwym, sympatycznym człowiekiem, muzykiem przede wszystkim z krwi i kości. To jest artysta. Jak widziałem u Arka te pierwsze próby, jak on grał, to on po prostu zamykał oczy ją przy tym fortepianie. On po prostu jakby uprawiał miłość z tym fortepianem. Jakkolwiek to brzmi. Było po prostu grubo i zobaczyłem i wyczułem, że w tym jest dusza po prostu, w tym jest to. I tak pomyślałem sobie, lecimy z tym. I tak się zaczęło. Powstać, tak. Nie przypominam sobie, że uprawiał miłość z fortepianem, ale skoro tak to widziałeś. To znaczy to tak trochę przenośni, prawda? Ale poczuliście panowie taką synergię. Zaczęliście się porozumiewać, komunikować, dogadywać. Ruszyliście z projektem. I jak poszło? Tak jak widać. Skutecznie, ale jak było? Czy ogółem tworzenie tej płyty było trudne, żmudne? Czy droga była wyboista? Czy raczej jak w poezji? Płynęło. Myślę, że po prostu wzajemnie się inspirowaliśmy. I jakby Michał czuł tę poezję, chciał to rapować. Ja jakby słyszałem muzykę gdzieś w głowie, jak można to ubrać dźwiękami. Także po prostu spotykaliśmy się chyba 3 albo 4 razy w studio. No i ostatecznie ta płyta powstała. Materiału było jeszcze więcej, także my dalej nagraliśmy kolejne 4 utwory już, także myślimy nad drugą płytą. No ale na razie jest pierwsza i my chcemy ją grać i robić dalej to. Po prostu, żeby to nie skończyło się w szufladzie, bo wydaje mi się, że materiał jest na tyle wartościowy, właściwie to ma taką pewność, że to nie może skończyć w szufladzie i dopóki gdzieś tam moje serce bije, jeżeli Bóg pozwoli, to będziemy dalej po prostu działali, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób. Mam nadzieję, że z jakimś wsparciem, bo wiadomo, że siła jest w ludziach też. W grupie siła. Tak, w grupie siła. Tym bardziej, że poezja, w szczególności tutaj Krzysztofa Baczyńskiego, jest aktualna po dziś dzień. To jest coś, co nie straciło na wartości, wręcz przeciwnie, w obliczu obecnej sytuacji, obecnych realiów, ma tą wartość jeszcze większą, prawda? No tak, tak. Właśnie mówimy tutaj o naszym projekcie, a tutaj główną postacią powinien być właśnie Krzysztof Kamil Baczyński, który tutaj widnieje. Był to wspaniały poeta pokolenia Kolumbów. Bardzo szkoda, że tak wcześnie zginął, ale on chciał walczyć w tym powstaniu od początku, mimo tego, że nikt mu tam nie kazał, nawet próbowali go z tego powstania wypisać. On się przepisał do innego batalionu i tak poszedł do tego powstania. Chciał tam po prostu walczyć, także duży po prostu też autorytet pod względem takich zachowań ludzkich. Jak sądzicie, dlaczego ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj tutaj przyszli, powinni wsłuchać się w ten tekst, poczuć tą energię, poczuć te emocje? Jaką wartość dla nich wasza muzyka ma? Wydaje mi się, muszę przemyśleć, co powiedzieć, żeby tak nie strzelać na ślepo, bo to jest wielka odpowiedzialność, jak przemawiać. Wiadomo, jeszcze tym bardziej jak nie powiem, budujemy historię, bo historię zbudował Krzysztof Kamil Baczyński. Może tak odświeżamy. Myślę po prostu, że powinni się skupić na tych właśnie wartościach i zdać sobie sprawę, że jesteśmy tu tylko chwilę i szanować się, kochać, wspierać, a nie to życie, którym nas tak często pompują, takie po prostu na pokaz gdzieś tam. Właśnie szybkie samochody, pieniądze, byleby wszystkich wykręcić i od razu zgarnąć hajs i po prostu zawinąć gdzieś. Nie o to chodzi. Chodzi o to po prostu, żebyśmy mieli ten kręgosłup moralny, a on miał kręgosłup, jak widać, Krzysztof Kamil Baczyński. Bardzo solidny i mam nadzieję, że takim kręgosłupem w cudzysłowie jest w stanie nas tutaj zarazić wszystkich na tej sali. W
dobie internetu, sztucznej inteligencji i życia online, poezja, tak sądzę, może nie być taką decyzją i pierwszym wyborem, w szczególności młodych ludzi. Rap jest dostępnym, rap jest takim popularnym i zrozumianym, jeśli chodzi właśnie o tych młodych ludzi. Więc przełożenie na tą muzykę, te słowa, myślę, że może być takim bezpośrednim dotarciu właśnie do nich. Też tak myślę, oby tak było. A jak to się stało, że trafiliście do Tomasza Kwiatka i weszliście we współdziałanie w realizacji tego projektu z Fundacją dla Dzieciństwa? Śmieszna historia. Chciałbym panu Tomaszowi przede wszystkim podziękować bardzo, bo tak. Pierwszy raz się dzisiaj widzimy na żywo. Rozmawialiśmy tam przez telefon, przez kontakt mailowy, ale ja w imieniu naszego projektu bardzo dziękuję za to, że pan tutaj pomógł i dzięki temu udało się to w ogóle zrealizować i doprowadzić do takiego... Byłem stalkerem pana Tomasza Kwiatka. Prześladowałem go. Tak mu trułem głowę, że po prostu powiedział: Michał, do świętego spokoju, wynąć tą płytę i odczym się ode mnie. Nie no, to tak użartem pół serio. Oczywiście nie, pan Tomasz Kwiatek prowadzi Fundację dla Dziedzictwa. Ma takie działania właśnie, które pokrywały się z naszą ideą i po prostu postanowił nas wesprzeć. I za to też bardzo dziękuję, dziękujemy. Doceniam to, doceniamy. Inspiracje, dalsze plany, marzenia, co będzie kolejne? Kolejne wiersze. Podnosimy poprzeczkę muzycznie. Jeszcze bardziej. Tutaj jest za to odpowiedzialny człowiek, Jan. A co będzie dalej? Czas okaże. Jak można uzyskać płytę? Gdzie ją można i w jaki sposób można ją nabyć? Przede wszystkim dzisiaj będzie taka możliwość otrzymania płyty z naszymi podpisami. Może za jakiś czas staną się naprawdę jakieś cenne, a może nie, ale przynajmniej będą, na pamiątkę. Zawsze to jakaś miły dodatek. Płytę też można odsłuchać na stronie fundacji, Fundacja dla Dziedzictwa.org. ORG, tak. Nie ORG, tylko ORG. Mi się tam pomyliło w głowie. No, dlatego będzie się działo. A co będzie dalej? A, chwilę, bo nie mogę. Nie. Co będzie dalej? Jakie dalsze plany, marzenia? Jeżeli chcemy pana Tomasza tutaj zadręczać, choć to jest taki nasz ojciec menadżer tego wszystkiego, ale myślę, że musimy znaleźć menadżera, żeby odciążyć trochę tutaj pana Tomasza, który by wziął to w swoje ręce i gdzieś nam pomógł rozpromować nasze dzieło, tą twórczość. Jeszcze na koniec, gdzie was można znaleźć? Jak was można znaleźć i w jaki sposób właśnie można wam pomóc? Na stronie dla dziedzictwa jest podstrona Baczyński Projekt i tam są udostępnione wszystkie nagrania w wersji MP3. Można je tam posłuchać online. Powolutku będziemy budowali swój kanał na YouTube. Baczyński Projekt, taka nazwa, albo coś koło takiej nazwy. I tam będą wrzucane właśnie jakieś newsy, może prace ze studia nad drugą płytą. Tam te klipy też zamieścimy jeszcze. No chcemy po prostu zbudować sobie taki jakby solidną, jak to powiedzieć, no żeby łatwiej było nas trafić po prostu. To jest świetny środek na poznawanie twórczości Baczyńskiego, bo te wiersze, ja pamiętam sam z liceum, jak znałem postać, kojarzyłem wiersze, ale gdzieś nigdy po prostu się tym tak nie zainspirowałem, kiedy to było na papierze przede mną i miałem to czytać, szybko się nudziłem, nie rozumiałem czegoś, co tam było i po prostu nie zostawało to we mnie. A w takiej formie, myślę, że muzycznej w połączeniu z przekazaniem tego słownym rapem, myślę, że ludzie są w stanie dużo lepiej to odebrać, zwłaszcza kiedy ma się ten tekst przed oczami, kiedy się tego słucha i dużo wtedy jakoś głębiej może to odczuć, w moim przekonaniu. Któryś z wierszy Baczyńskiego w szczególności przemawia, dociera? Któryś jest takim szczególnie wartościowym? No. Moim ulubionym utworem na tej płycie jest bajka. Dlaczego? Po prostu. Najbardziej ten tekst gdzieś tam do mnie trafia. A o czym jest? Bo ogółem przesłanie Krzysztofa Baczyńskiego dotyczyło przemijania, śmierci, wojny. Tak. No całe pokolenie Kolumbów, czy Baczyński, czy Stroiński, czy Gajcy, to wszystko jest poezja naznaczona takim ciężarem tamtych czasów. To byli bardzo młodzi ludzie w tamtym czasie, kiedy spotykali się po prostu nagle z tą śmiercią wszechobecną, to w ten sposób reagowali. I bajka
To tekst gwiazd były nisko jak gołębie, ludzie smutnie nachylali twarz i szukali głębi. Gwiazd tych głębi z tym uśmiechem, który chyba znasz. Po prostu jest taki, no ten tekst podoba mi się. Tak pokrótce rzecz ujmując. Życiowy. Mamy nadzieję, że i Państwu się spodoba tekst nie tylko tej jednej piosenki. Zapraszamy serdecznie na zewnątrz, gdzie panowie będą czekali na Was, chcąc dać autograf na płycie i porozmawiać z Wami. Tymczasem przekażę jeszcze głos Tomaszowi Kwiatkowi.